Serdecznie witam Cię pomiędzy tymi drzwiami a tymi oto schodami, czyli w kąciku Szpiegula. Zaczniemy za chwilę Szpiegul News. Ja muszę się tutaj bardzo pilnować, ponieważ wszystko pozmieniałem. Tu przed sobą mam kamerkę taką, że muszę uważać, żeby mi nie drgała, żebym mnie uciekł. Tu Ty tego nie widzisz, ale ja mam już mikrofon, ten, który używam do podcastów, i bardzo będę chciał poprawić dźwięk, ponieważ na to narzekamy wszyscy i Wy, i ja. Także zaczynamy najnowszego Szpiegul Newsa. Do sprzedaży trafiła nowa książka napisana przeze mnie wraz z Pawłem Łabuzem i Tomkiem Safiańskim pod tytułem Wywiad i Analityka w Biznesie. Omawiamy w niej prawne, a przede wszystkim praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej, a w specjalnie jej poświęconym odcinku Szpiegu Life'a opowiadam o opisanym w tej właśnie książce pionie wywiadowczo-analitycznym w firmie. Mówię o tym, czym jest, jak go stworzyć, jak nim zarządzać, by dzięki zarządzaniu strategicznemu przegonić konkurencję, a pomoże w tym tak zwana mapa drogowa specjalnie dla tego odcinka wywiadu i analizy. Analityki w biznesie, której poświęcona jest też spora część tego odcinka podcastu wizualnego Szpiegu Live. Książkę serdecznie polecam i zapraszam Cię do jej zakupu. Poprzednia nasza książka, to znaczy moja, Pawła Łabuza i Tomka Safińskiego pod tytułem Ochrona Przedsiębiorstwa Przed Szpiegostwem Gospodarczym nadal jest do nabycia w księgarniach. Nie zwlekaj z tym, jeśli jeszcze jej nie masz. Omawiamy w niej praktyczne i prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy. A w ostatnim, 61. odcinku Szpiegu Life'a opowiadam o zawartości tego opracowania dotyczącego m.in. najnowszej koncepcji zarządzania strategicznego w oparciu o połączenie wywiadu i analityki w biznesie oraz bezpieczeństwo biznesu czyli wywiad, bezpieczeństwo biznesu, CSI, Corporate Security Intelligence. Szczegółowych zagadnień uczę na specjalistycznych szkoleniach, na które Cię serdecznie zapraszam. Zaś omawiana książka jest takim kompendium całej wiedzy dotyczącej koncepcji CSI. Kupią, zanim zniknie spółek księgarskich. Podcast Artura Dubiela na celowniku obchodził swoje pierwsze urodziny. To ja miałem niewątpliwy zaszczyt być jego gościem w pierwszym odcinku, by później stać się współgospodarzem cyklu SPD, czyli Smutni Panowie Dwaj, którego odcinki co pewien czas ukazują się w ramach na celowniku właśnie. I tak się zdarzyło, że nasza piąta rozmowa cyklu SPD miała miejsce dokładnie w dniu, w jakim przypadła rocznica tego podcastu o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Serdecznie zapraszam do odsłuchania i nie sposób powiedzieć o przygotowanym przez niego newsletterze dotyczącym. Zagadnienia w zasadzie to newsów i informacji z zakresu bezpieczeństwa. Koniecznie trzeba zasubskrybować i czytać. W zasadzie to integralna część podcastu na celowniku. Sfera Intelligence w polskojęzycznej części internetu puchnie od wiedzy. Mirosław Szczerba nie ustaje w przekazywaniu nam coraz to ciekawszych informacji. Ledwo co utworzył podcast Source Intelligence, a już opublikował kilka przeciekawych odcinków. Między innymi bardzo interesująco opowiada o praktycznych aspektach OSINTU. I to w kilku odcinkach. Subskrybuj, słuchaj, nie przegap. Kolejna gratka od pana Szarego, skoro nie podaje swoich danych, szanuję to i nie zamierzam ich używać publicznie. Tak więc pan Szary, ledwo co umieścił na swoim blogu ostatnia stacja.pl, swoją drogą polecam, bo to również część polskojęzycznej blogosfery typu Intelligence, czyli wywiadowczej. Umieścił on na tym blogu świetne opracowanie, zarówno w oryginale, jak i tłumaczeniu własnym. Ponadto udostępnił plik e-pub, więc większość czytników e-booków będzie, nie będzie miała z tym problemu, żeby o to odczytać. Myślę, że sam tytuł tego radzieckiego opracowania KGB z 1989 roku mówi wszystko za siebie. Psychologiczne typy celów rekrutacyjnych, ogólna charakterystyka i metody wykrywania w praktyce operacyjnej. To niewielka praca, 40 stron, poświęcona ustalaniu wzorców osobowościowych u osób wytypowanych do poddania oddziaływaniu operacyjnemu ze szczególnym naciskiem na werbunek do współpracy. Serdecznie polecam! Ostatnio głośno było o balonach szpiegowskich, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie ma najmniejszego znaczenia, czy to były w ogóle balony, a już tym bardziej szpiegowskie. Istotne jest realnie to, że USA podjęły kolejne działania w wojnie, wciąż jeszcze informacyjnej, tej nieenergetycznej, z Chinami. I my, nic nie wiedzący ludzie, tak strasznie rozprawiamy o tym, co latało, czy latało i że Chiny są B i w ogóle, a wój sam właśnie umieścił na czarnej liście sześć podmiotów czerwonego mandaryna powiązanych z programami lotniczymi. Pekinu. Zdaniem Waszyngtonu wspierają one chińskie wysiłki na rzecz modernizacji wojskowej, w szczególności programów kosmicznych chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej, w tym sterowców i balonów. I taka mnie naszła myśl przy tej okazji, czyżby nadchodził renesans sterowców i balonów z uwagi na likwidację współczesnej motoryzacji i, jak rozumiem, awiacji? A niezależnie od tego, owe chińskie balony szpiegowskie wykazały, że konieczne jest ponowne uruchomienie chmintu, czyli pracy z osobowymi źródłami danych, po to, aby przeniknąć tajemnicę przeciwnika. Koniec końców zawsze wraca się do punktu wyjścia, a tym jest praca wywiadowcy z drugim człowiekiem. Jest jeszcze jeden aspekt zwracania uwagi na balony meteorologiczne. Rosjanie zaczęli je wykorzystywać, aby uzyskać informacje o pozycjach ukraińskiej obrony powietrznej. Tak przynajmniej twierdzi szef Centrum Wywiadu Estońskich Sił Obronnych EDF, pułkownik Margo Grosberg. 17 lutego na odprawie estońskiego Ministerstwa Obrony powiedział, że po raz pierwszy zaobserwowano nad Kijowem rosyjskie balony meteorologiczne, których głównym celem jest wyczerpanie ukraińskiej obrony powietrznej, która. Musi je namierzyć i musi je zniszczyć, a to marnuje broń przeciwlotniczą i wyczerpuje załogi. Zaś koszt balonów meteorologicznych jest nieporównywalnie niższy niż koszt zużytego pocisku przeciwlotniczego. Warto mieć na uwadze, że balony były bardzo popularne w Związku Radzieckim już przed II wojną światową. Pierwszy ich renesans miał miejsce po rozpoczęciu zimnej wojny. W 1956 roku projektowe biuro OKB-424, znane również jako biuro konstrukcyjne automatyki, Hmm, Długoprudny, specjalnie do wykonywania nowych aerostatów wojskowych, zrozpoczęło swoje prace. Ale od czego? Od skopiowania amerykańskiego balonu fotorozpoznawczego, który spadł wówczas na terytorium ZSRR. W ciągu następnych 60 lat biuro to wyprodukowało wiele rodzajów swobodnie unoszących się balonów o różnej pojemności. No to jednak jak? Nadchodzi nowa era aerostatów? W Niemczech, na krótko przed świętami Bożonarodzeniowymi, aresztowano mężczyznę podejrzanego o bycie kretem w niemieckim wywiadzie. Był on szefem berlińskiej jednostki BND, czyli niemieckiego wywiadu, a tymczasem austriackie, szwedzkie i niemieckie służby specjalne jako głównego aktora na scenie szpiegostwa w swoich krajach. Klasyfikują Rosję i spodziewają się nasilenia działań rosyjskiego wywiadu, a także innych zagrażających bezpieczeństwu działań, szczególnie w sektorach dostaw energii telekomunikacji oraz dostaw krytycznych, czyli transportu i logistyki. Uznaje się, że Rosja w celu uzyskiwania informacji w większym niż dotychczas zakresie rozpocznie korzystanie z nieoficjalnych platform, takich jak rosyjska diaspora, instytucje i firmy oraz masowe cyberataki. Ponadto służby spodziewają się innych działań zagrażających bezpieczeństwu, takich jak sabotaż, Dezinformacja i operacje wywierania wpływu, w tym właśnie kampanie dezinformacyjne i inne metody mające na celu wpływanie na opinię publiczną, wyniki wyborów oraz decyzje polityczne, a także wykorzystywanie brutalnych ekstremistów, do destabilizacji społeczeństwa. Czyli jest tak, jak stwierdziła dyrektor Must, czyli szefowa wojskowego wywiadu i bezpieczeństwa, generał Lena Halin, europejski porządek bezpieczeństwa taki, jaki znamy, przestał istnieć. W holenderskiej części Morza Północnego Rosja próbowała zdobyć dane wywiadowcze w celu sabotowania krytycznej infrastruktury tego kraju. Oznacza to, że realnie Rosjanie rozpoczęli przeprowadzanie akcji sabotażowych przeciwko innym państwom. Na Morzu Północnym działa bowiem system energetyczny i rosyjski statek został wykryty na morskiej farmie wiatrowej. Mapował wówczas infrastrukturę energetyczną, mapował, czyli przyporządkowywał zasoby systemowe. Został jednak wyeksportowany stamtąd przez holenderską piechotę morską i statki straży przybrzeżnej, zanim próba sabotażu zakończyła się sukcesem. To wszystko oznacza, że krytyczna infrastruktura morska, czyli kable internetowe, gazociągi i farmy wiatrowe są już celem rosyjskich działań sabotażowych. Najpierw mapuje się je. A kolejny krok to przygotowania do zakłócenia, po czym następuje sabotaż. To je dobre! Australijska Organizacja Bezpieczeństwa i Wywiadu, ASIO, czyli Australian Security Intelligence Organization, zakomunikowała, że będzie prowadzić swoje działania wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie terrorystyczne. To zrozumiałe. Ale w komunikacie tym chodzi o zwalczanie terroryzmu prawicowego, bo okazuje się, że z 29 zidentyfikowanych i wpisanych na specjalną listę organizacji terrorystycznych w Australii istnieją tylko trzy prawicowe grupy ekstremistyczne. To zaś oburza parlamentarzystów australijskich i niszczy sny o Parytetach? No chyba tak. A szef Asio tłumaczy, że prawicowe grupy są bardzo sprytne i trudno jest je rozpoznawać. Zawsze jednak można zmienić prawo, by stworzyć takie kryteria, by można było porówno rozpoznawać każdy możliwy rodzaj terroryzmu. Na szczęście póki co Asio zdaje sobie sprawę z zagrożeń realnych, a cała szopka, bo tak inaczej nazwać tego nie można, zorganizowana była pod publikę i pod politykę, bo było to posiedzenie komisji budżetowej i szef. ASIO walczy dla australijskich służb specjalnych o kasę na działanie. Pozostając w ciepłej Australii, napomknę o tym, że szef ASIO jest nieświadomy tego, iż w Sydney działa tzw. nielegalny komisariat chińskiej policji. O samych komisariatach już mówiłem w poprzednich odcinkach kącika szpiegula. Ale australijski wywiad nie ma żadnych dowodów na ich funkcjonowanie na terenie kraju. No to jak to jest z tymi nielegalnymi komisariatami? Są. Czy może jednak są niewidoczne? W Stanach Zjednoczonych schakowano zasoby Odin Intelligence, firmy pracującej dla policji. Hakerzy ukradli ponad 15 GB danych dotyczących śledzenia osób bezdomnych za pomocą rozpoznawania twarzy. Okazało się, że pamięć podręczna zawiera zbiór poufnych informacji, takich jak raporty oraz zdjęcia ludzi domów Pojazdów i tatuaży. Niektóre pliki zawierają dane identyfikujące takie jak imię i nazwisko osoby w nazwie pliku, a także karty ubezpieczenia społecznego. Inne pliki obejmują raporty z rozmów terenowych i informacje rejestracyjne przestępców seksualnych. Odin prowadzi bowiem system powiadamiania i rejestracji przestępców seksualnych zwany SONAR używany przez lokalną i stanową policję do śledzenia przestępców seksualnych. Skradzione dane zawierają również raporty z wariografów, w tym dotyczące skazanych przestępców seksualnych. Ujawniono zespół izraelskich kontraktorów zwany Horge Team, który w ciągu dwóch ostatnich dekad manipulował przy ponad 30 wyborach na całym świecie w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Stanach Zjednoczonych i Europie. Za pomocą hakowania, sabotażu i automatycznej dezinformacji w mediach społecznościowych. Zespołem kierował Tal Hanan. 50-letni były żołnierz izraelskich sił specjalnych, obecnie pracujący prywatnie pod pseudonimiem Horge. Hanan oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. I stwierdził, że jego zespół prowadzi prywatne usługi dla klientów korporacyjnych. Ustalono jednak, że jedną z kluczowych usług zespołu Horge jest pakiet oprogramowania Advance Impact Media Solution, czyli Ames, za pomocą którego kontrolowana jest ogromna armia tysięcy fałszywych profili w różnych mediach społecznościowych, a niektóre awatary mają nawet konta Amazon, karty kredytowe, portfele Bitcoin i konta Airbnb. Moje pytanie jest takie, czy jednak nie miał racji Elon Musk wskazując, że kupując Twittera kupuje masę dużego powiedzmy błota i czy w ogóle to co nazywamy mediami społecznościowymi ma jeszcze jakikolwiek związek ze społecznościami? Jest również trzecie pytanie, czy ktokolwiek ma jeszcze jakiekolwiek złudzenia, że nie człowiek, niewiele ludzi. Robi cały ten sferę deepfake, czy jakkolwiek byśmy to nazwali w tych właśnie mediach społecznościowych, czy może jednak jest to automatyzacja za pomocą różnych APEK? W Polsce weszły przepisy umożliwiające monitorowanie trzeźwości pracowników. Ale ustawa ta była pisana mocno na kolanie, no bo spod owego monitorowania wyślizgują się jak zwięcierza coraz to większe grupy osób pracujących na innej podstawie niż umowa o pracę, w przypadku gdy pracodawca, przedsiębiorca nie organizuje im tej pracy, np. zlecając na zewnątrz zadania do wykonania, i tak jest w budowlance, czy też np. w ochronie. Ich pracę organizuje ich przedsiębiorca i niekoniecznie jest on w miejscu świadczenia danej pracy. Ale za to prawdziwy boom mamy w Europie. Tym razem na oprogramowanie szpiegujące pracowników zdalnych. Firmy coraz częściej używają oprogramowania do szpiegowania pracowników pracujących zdalnie i rynek oferujący programy w tym zakresie rośnie jak na drożdżach. Bossware, czyli narzędzia do zdalnego monitorowania pracowników, umożliwia firmom, Cyfrowe śledzenie ludzi poprzez robienie zrzutów ekranu lub też rejestrowanie naciśnięć klawiszy bez informowania użytkownika to może prowadzić do naruszeń prywatności. Zmiany w służbach specjalnych postępują również na Bliskim Wschodzie, a konkretnie to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to kraj dysponujący znacznymi zasobami finansowymi, no budżet cybernetyczny ZEA na lata 2022 26 wynosi 79 miliardów dolarów. Więc rozwija przede wszystkim segment technologiczny, jak na przykład rozpoznanie SIGINT, czyli Signal Intelligence, czy też może bardzo modne ostatnio, bo chyba to właściwe słowo, Artificial Intelligence, sztuczną inteligencję, która jednak inteligencją to jeszcze nie jest. A o tym możesz posłuchać w 72 odcinku podcastu na celowniku, który jest zapisem piątej rozmowy Artura Dubiela ze mną w ramach cyklu SPD. Smutni Panowie, 2i. ZEA utworzyło Ministerstwo Sztucznej Inteligencji, Gospodarki Cyfrowej i Aplikacji Pracy Zdalnej i zachęcają prywatny sektor bezpieczeństwa do rozwoju, szczególnie w dziedzinie cybernetycznej, oczywiście pod ścisłą kontrolą rządu nad tymi działaniami. To nie jest nic szczególnego, gdyż wszędzie tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo państwa, wiele kwestii może zostać utajnionym, często wbrew intencją twórców i wynalazców i warto pamiętać, że taka możliwość występuje również w prawie polskim.